kids are bad for business. You have to cut it off! Cut it off! Cut it off! Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Zapraszam was na finałowy odcinek z gry The Quarry. Zobaczymy, czy wszyscy nasi bohaterowie przeżyją, zobaczymy, jak skończy się nasza historia, także nie przedłużając, zaczynajmy, a właściwie to kończmy. Wyspa w Hackett's Quarry, wracamy do Maxa, moi drodzy, wracamy do Maxa. Rozdział 10, sklep stacjonarny. O Jezu, jak on wygląda. Ojejku. What the fuck? Why am I on top of a fucking tree? No tak, troszkę sobie poskakałeś jako wilkołaczek. What? Cały zakrwiony. Masakrycznie wygląda. Odpowiedź przyszła bardzo szybko. To jest chyba ten domek tutaj. Tak, tak, tutaj gdzie byliśmy, Laurą. I ten jeden dowód, którego stąd nie wziąłem. Kurde, szkoda, że teraz się go nie da podnieść. Biedny Max, ale mu ciuchy dali. Ojejku, nie dość, że całą grę miał przerąbane, to jeszcze teraz coś takiego, masakra. Okej, moi drodzy, zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj będą chyba te zapałki, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest, to już wcześniej znaleźliśmy. No dokładnie, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. A jestem ciekaw, czy teraz my możemy wejść jeszcze raz na górę i sobie zdobyć ten... No nie możemy. Myślałem, że podniosę ten dowód, który tam zostawiłem, ale niestety nic z tego. No dobrze, idźmy sobie dalej. Zobaczmy, co tam nas czeka. Nie no, komicznie wygląda Max w tych ciuchach, naprawdę. Jestem bardzo ciekaw, jak się zakończy teraz gra, bo jesteśmy już na samym końcu, ostatni rozdział i mam nadzieję, że uda mi się zrobić to tak, żeby wszyscy bohaterowie przeżyli. To był cel od samego początku, także oby się udało. Co tu mamy? Czyżby to była czapka Laury? Chyba tak. Tak, była tutaj. Niezbyt przyjemnie ją potraktowałeś wtedy, no ale... Okej, okay. Do naszej stylówki dążyła sobie jeszcze czapka. Super, super. No dobrze, mamy tutaj te domki. Aczkolwiek, o, proszę bardzo. Już niewiele chyba zrobimy. I co dalej? Będzie chciał stąd odpłynąć? Oj, nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Biorąc pod uwagę, jak wygląda w sensu ubrany, to jest bardzo zła decyzja. Moi drodzy, wydaje mi się, że jednak zostaniemy na tej wyspie, ponieważ no on jest tutaj sam. Tam historia się jeszcze nie skończyła. Nie wszystkie wilkołaki są pokonane, że tak powiem. Także moim zdaniem lepiej będzie, jeśli tutaj zostaniemy. On sobie tu spokojnie poczeka i wtedy zobaczymy, jak się to zakończy. Na razie Maxem tutaj zostajemy. Jesteśmy znowu w głównym budynku z Caitlin.
z Dylanem. Tak, tak, zabarykadujcie tutaj. Nigdy nie mów nigdy, Dylan. O, właśnie. Najlepiej. Oh, we should have just been swimming in the lake all night. And die of hypothermia? No. No, nie najlepszy pomysł. Well, we're good now. Night's not over yet. These fuckers know we're in here, and they're coming back first chance they get. Great news. Okay. All right. We gotta get a vantage point. Okej, moi drodzy, zobaczmy sobie, co tutaj możemy znaleźć. Mamy całkiem sporo pomieszczeń do eksploracji, także przejdźmy sobie na razie tutaj. O, kamera się fajnie zmieniła, ale dobra, teraz tak. Przejdźmy tu. Tu. Tak jest, zamknijmy to okno. O, to jest bardzo głupi pomysł, żeby ono zostało takie otwarte. Dokładnie. Okej. To mamy załatwione. Tutaj chyba już więcej nic nie mogę podnieść. Nie. W takim razie wracamy. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj. Czy coś tutaj będzie? Nie, tak. Tutaj nic nie ma. I tu chyba też nie. Okej, ten tutaj nie może przejść dalej. Dobrze. Także to mamy załatwione. Wróćmy sobie tutaj. Tak, to mamy załatwione. Teraz tak, ja bym sobie poszedł jeszcze tutaj. Tu jest chyba kuchnia. Tak, tak, tak. Sprawdźmy, co tutaj będzie. Czy coś tutaj jest zostawione? O, tu coś mamy. Sprawdźmy to. What the heck is this? To jest ten miś chyba, z pierwszego rozdziału? A czy z drugiego? Tak, 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 to jest ta maskotka. Okej, możemy ją... A tu jest plecak, o, całkiem stylowy. Okej. Czyli to tutaj zostaje, tam jest ta chłodnia chyba. Tak. No nic, może tu jeszcze wrócimy potem, skoro on tam tutaj zostaje. Sprawdźmy dalej. Przejdźmy się jeszcze tutaj dołem. Może coś tutaj jest. Ale jest ciemno tutaj. Tu już byliśmy. Tutaj mamy wejście, stoły. Tu jest chyba zamknięte, nie przejdziemy. Tu tak, tutaj nie możemy sobie wejść. Tutaj też jest zamknięte. Tu też chyba nic. Nie. Tu również nic. No dobrze, wydaje mi się, że będziemy musieli sobie wejść na górę, ale chyba wejdziemy z tamtej strony. Bo tam też było przejście na górę. Tutaj mam jakiś wielki, fajny kominek. Ładnie, tu ładnie. Trzeba przyznać, że fajna jest ta lokacja. No dobrze. No to co? Udajmy się na górę. Sprawdźmy, co tam będzie. Okej, skręćmy sobie tutaj. Jest obraz. Tu coś może przy tych szafach? O, tu coś mamy. Co to będzie? Nice to put a name to a big mean face. Nieśmiertelnik. Mr. H's brother, I guess. Who? The big dude from earlier, when you and Ryan went to the radio hut. Mr. H's brother, I guess. Right. Bobby, ona o Bobby chyba mówi, tak?
Okej, to zostaje. No dobrze, to mamy ze sobą. Sprawdźmy w takim wypadku, co jest tu. Jakieś łóżka. Cóż tu będzie? A tam coś jeszcze jest? Mi się wydaje. Nie, tutaj nie można. Okej. O, tu coś mamy. Co to takiego? Jeez. A list od władz obozu. Chris Hackett prosi rodziców obozowiczów o datki na pomoc w renowacji głównego budynku. Czy nie od tego są opłaty za udział? Na co on może wydawać te pieniądze? No teraz już chyba wiemy, na co szły pieniądze. Na polowania i na ochronę przed tymi wilkołakami i przed nim samym tak naprawdę. Okej, wróćmy sobie do szukania. Dobra, to mamy tutaj już chyba między łóżkami nic nie będzie, tym bardziej, że nie możemy tu za bardzo przejść. Jezu, jak się ciemno zrobiło. Dobra, to mamy. Przejdźmy sobie teraz w tamtą stronę. Tutaj jakoś możemy jeszcze się przedostać? Nie, nic z tego. No dobra, to idziemy sobie prosto. Co tu jest? O, jaki portret. Spójrzcie na to. Portret przodka. Ten wielki, przytłaczający i pełen majestatu olejny portret Septimusa Hacketta wisi na honorowym miejscu nad kominkiem w głównym budynku obozu. Proszę bardzo, sam senior rodu. Long time ago. Long enough ago that it was okay to have an oil painting made of yourself. I kind of want an oil painting of me now. Teraz by trochę kosztował. W sumie wtedy też na pewno był dużo warty. Nie, moi drodzy, szukamy dalej. Tu na pewno jest coś jeszcze do znalezienia. Maybe I should keep looking. Tak jest, Caitlin, to jest dobry pomysł. No dobrze, idziemy teraz dalej. Tutaj kolejne jakieś zdjęcie. Rodzinki. Już nie tak niestety wesołej rodzinki. Dobra, tutaj mamy te schody na dół. Przejdźmy tutaj. Co tu będzie oprócz strasznego bałaganu? Kolejne jakieś komody i szafki. Tu coś mamy na tym stole. Tam kolejne schody na górę, ale to jeszcze nie. Jakieś stoliki, jakby jakaś klasa, coś takiego. O! Sprawdźmy to. Kredowy rysunek. Wspomnienie zmarłej maskotki obozu Jana. Sądząc po rysunku, był on baranem. Z drugiej strony nikt go w tym roku nie poznał. No tak, niestety. We have a camp mascot? Well, no, we did. You didn't hear? Hear what? He died before we got to camp. Bummer. Okej, no cóż, maskotka skończyła jak skończyła. Dobra, tutaj chyba też mamy ogarnięte. No to co, uderzamy teraz na górę tutaj? Wydaje mi się, że tak, a potem sobie wrócimy na tamtą stronę i przejdziemy tam też na górę. Co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Jakaś kanapa. Cóż to takiego, jakaś biżuteria. Co to mamy? Zerwana w szarpaninie zapomniana biżuteria. Napis zdradza, że należy ona do Bobiego Hacketta. A, to jest pierścień Bobiego, okej. No tak. What is it? A ring with a crest on it. Very fancy. You can never pull it off. Sorry. Dobra, pierścień mamy, a tutaj co będzie? Megafon? I remember Mr. H's cheesiest announcements. Wow, spokojnie. Nie potrzebujemy hałasu tutaj.
Careful with that. That's a camp relic. Właśnie, jeszcze się rozpadnie. Ah. R.I.P. megaphone. R.I.P. Okej. Okay. Tu mamy, to mamy. Czy coś jeszcze tutaj będzie? Coś może przy tym biurku? Co tutaj jest? What's this? Jakieś kasety? O Jezu, jakie stare. VHS. It's like they're looking for something. Yeah, in Chris's surveillance room. He's storing all the footage. I think you might be right. Granie z kamery. Zachowane nagranie z kamery na szlaku prowadzącego przez las Hacketów, wykonane 6 lat temu. Proszę, i pełnia napisane jeszcze na kasecie. Okej, okay, kolejny dowód zdobyty. Tutaj jeszcze jakieś lustro. Wow, śmiesznie w nim wyglądamy. Okej. Okay. Tutaj jest jakieś przejście, to nie. Wydaje mi się, że tutaj już wszystko. Tu już wszędzie podchodziliśmy. Dobrze, w takim razie co? Przechodzimy sobie na drugą stronę, wracamy tam, gdzie byliśmy na początku i idziemy tam na górę. Zobaczymy, co nas tam czeka. Bo pewnie jeszcze jakiś dowód albo karta, bo jeszcze karty nie było. Także zaraz tam przejdziemy. Też taki jakby strych już trochę. Aczkolwiek, no nie no, w sumie to może nie strych, bo bardzo wysoko tu jeszcze jest, ale... Dobra. Sprawdźmy od tej strony. O, proszę bardzo, papieżyca. Eliza zginęła w pożarze, który wybuchł na jej obwoźnym widowisku 6 lat temu. Od tego czasu jej duch błąka się po lasach wokół Hackett's Quarry, a ona sama jest zdeterminowana, by zemścić się na rodzinie Hacketów za swoje cierpienia. Karty Tarota, które zgubiła w trakcie pożaru, pozwoliły jej poprowadzić cię przez noc. Choć jej motywy mogły nie być tak jasne, jak na początku, jak początkowo ci się wydawało. No tak, jej motywy były takie, żebyśmy po prostu zabili tutaj wszystkich tych członków rodziny Hacketów. Przez to, co oni nim zrobili, jej, w sumie jej synowi, to był jej syn, tak? W sensie Silasowi. No to także trochę nas tutaj mąciła, wodziła za nos, ale jak na razie nie było tak źle. Co tutaj jeszcze? Jakieś składowisko, jakaś skrzynia wielka? Czy to wszystko już tutaj? Chyba tak. Z dołu wydaje mi się, że zebraliśmy już wszystko. Maskotkę mamy odkrytą w kuchni. Okno zamknięte. No to co? Przechodzimy chyba z powrotem do portretu. I stajemy do konfrontacji z wilkołakiem. Zobaczmy, jak to się zakończy. Okej, moi drodzy. Przechodzimy dalej. Przygotujmy się na atak. Napięcie rośnie, rośnie. Makes you stronger. Tak, to jest świetne hasło. On nawet nie wiedział, że maskotka nie żyje. Oho, chyba wraca. Będzie ciekawie. Nie mówcie, że przez komin wchodzi. Naprawdę? Aż tak? Showtime, motherfuckers. No nie, przerywnik. Do kogo teraz idziemy? O, nasz biedny Jacob. Całą noc w samych bokserkach. Dobrze powiedziane. Ha.
I just wish I could tell you I'm sorry. More than anything. Fuck. I just wanted one more night together. Is that too much to ask for? Shit. Stop crying, you big baby. Szkoda mi go bardzo, szczerze mówiąc. Najpierw ta historia przy ognisku. Złamane serce, że tak powiem. Mega mi przykro, jak tak na niego patrzę. Odosobniony praktycznie całą noc. Jeszcze teraz ta scena, no. Szkoda go naprawdę. No cóż, szybko to była wycieczka do Jacoba. Również szybko... A, proszę. O, jesteśmy. 4:00. Wow, czyli jednak tędy. Patrzcie na to. Jaki narwany. Zapraszam. Ha, nie udało ci się doskoczyć. Koleżko. Dobra, przeszykujmy się. No. Uważajcie. Uciekamy stąd, uciekamy. Szybko, szybko. No, to krzesełka na pewno dużo pomoże, no. Na takiego bydlaka. Nie, jednak coś pomaga, kurde. It's Caitlin. Holy shit. Well, we gotta let her in. Well, we can't. The office door's locked from the outside. But there must be something we can do. Yeah, but what? Dawaj, Caitlin, szybko. O kurde. Szybko, szybko, szybko. Co teraz? Co teraz? Silver shells. If we can time it right, we can give them to her. She passes. If she passes. Belka, okno. Belka, belka, belka. Spróbujmy belką. O kurde, ale drogę wybrałem. Serio? O ja pierdzielę. Może jednak lepiej było oknem. Ja pierdzielę, idzie za nami. Szybko. Kurde, ona na tej belce jest, patrzcie. Ja pierdzielę. Wow. Było blisko. Uf. Ja, jaki jest wielki. I co teraz? Uciekaj, ukryj się, uciekaj, ukryj się. Kurde, co robić? Uciekamy. Tak, o, jest Dylan. Gdzie on się schował w ogóle? Over here, Caitlin! Jak śmiesznie stukają te drzwi. No, możemy nie zdążyć tam dojść. Jak on jest zaraz za nami, jak się będziecie tak rozglądać, to też nigdzie nie zdążycie. Uciekaj, nie, uciekamy stąd. Nie, możemy nie zdążyć. Ścieżka zaktualizowana, no proszę. Co teraz? Serio? Patelnią? No to nie było najlepsze. Chociaż jakąś większą trzeba było wziąć. O, przyszedł, ja pierdzielę. Dobra, oddech znowu. Ale morda paskudna. No, dawaj, dawaj, idź stąd. Nie, jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeszcze nie.
Spokojnie, spokojnie, tak. Już, już. Dobra. Uff, to się udało. Chłodnia, uciekaj. Może z chłodnią go spróbujmy, tak. To nie jest głupi pomysł. Może się uda. Użyj przynęty. Tak, może ten miś zadziała. Tak, 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 tak. Dobry pomysł. Oj, szybko wód. Pięknie, udało się. Ale go wykiwaliśmy. Dobry ruch. Pięknie to wyszło. Ale to było dobre. Dobre, co ja mówię? Dobre, zajebiste. O, znowu sobie jedziemy. Z naszym szeryfem. What doesn't kill you? Tak jest, idealne motto. Trasa 919, 15 minut później. Jakie spojrzenie. W sumie to nie dziwię się. Dociekliwie. So what exactly happened 6 years ago? There was a fire that wiped out dozens of people, and now there's werewolves and a ghost that roams the woods looking for her lost baby boy. Which I've just put together is Silas. Oh shit. It's a long story. No, it's Dalej, mamy czas. There was a fire. Silas the wolf boy escaped, bit a bunch of your family. You failed to stop him. Burn. What happened in the past doesn't matter right now. Okay, bye, Zagla. Kind of does, actually. We need to know what we're up against, at least. What we're up against is a feral boy turned werewolf for the last 6 years has avoided being found. No matter what we did. Every full moon we were out there looking. Every single one. Now the son of a bitch is finally here. So what we're up against is my only chance to end this thing for good. So how do you even know where he is? How the hell are we gonna find him? Just drop him down. Za nami jest. No, to było dobre. O, dobra, udało się. Cóż za refleks. E, panie, budzimy się, trzeba kierować. Co tu się dzieje? Chwyć kierownicę. Travis! Travis, get it together, come on! Kurde, znowu te QTE. A, dawaj, dawaj, dobra, udało się. Jaki narwany jest ten Silas. I cyk, na łapie, dawaj go. Ach, ale poleciał. I teraz gazopór. Dawaj. Ach. Jak subtelnie. Where did he go? The kid just disappeared. He's gotta be nearby. No to co? Poszukiwania. Are you crazy? A cóż innego nam zostało tak naprawdę? Stajemy. Ryan, dawaj, dawaj. Bo cię akcja ominie. Tak jest. You're okay. Been better, but yeah. Over here. Got some blood. Leads through there. What the hell happened back here? Whoa. Hmm.
This is where we went off the road 2 months ago. Dokładnie tak. You're trying to decide if you should shoot me in the head right now. Pewnie ma ochotę. That's what you want, I won't stop you. Ale co to teraz da? Normally, I'd have werewolf's blood cover our scent, but I'm all out, so we're high risk. We could be killed. You ready to end this? Pewnie, teraz to już. Zróbmy to. Let's fucking do this. Go team! Jaki fajny kadr. Jak z jakiejś mafii normalnie. No dobra, uda nam się go dorwać, czy nie? God damn, this place has got some uncool vibes. Podcast didn't do justice. Delikatnie powiedziane. This is where I saw her. Her? I thought she was... I thought Max hit her, but... Then I was out here, and she was something else. Who? The woman. The old woman. She was saying something over and over again. Oh my God, she was saying Silas. That's impossible, who you're talking about. I saw her too. In the run tunnels. It's Eliza Voorhis. Silas's mother. I think. A kim ona była? Who was she? She ran a traveling sideshow called Harem Scarum. Came here 6 years back. She kept her son in a cage. Called him Silas the Wolf Boy. Czajcie, mieć takie widowisko, trzymać swojego syna w klatce. Some say she never left. The Hag of Hackett's Quarry. Tak jest. We've been looking for Silas ever since. How did the fire start? Really? You're still hiding stuff now? You blew half the head off my niece, Kaylee Hackett. One of the kindest, gentlest souls to ever walk this earth. And all she wanted to do was help that little boy. Locked in a cage by that freak show witch. What did she do? She just wanted to help him. Travis. She convinced Caleb to start a fire. It was just a distraction. Some hay bales. Give him enough time to get Silas out of his cage and give him his freedom. That's not what happened. No. Because within minutes, everybody was dead. You ever see Hayburn? A musiał się nieźle jarać. Crew. Kaylee managed to get Silas to freedom. But Caleb got bit in the process. Dlatego na niego polujecie. That's why you've been hunting him. Silas, I mean. Every full moon for 6 fucking years. Trochę to już trwa. Some hunter you are. Cóż za pocisk. This is all that's left. Ciekawie to wygląda. Man. Any sign? Negative. Damn, I never saw any of this. I didn't even know this was here. Ryan, uważaj, gdzie idziesz? Ło, ja pierdzielę, jak ona potrafi przestraszyć.
Masakr. I'm sorry, that was... Close. We must be close. Did you both see it too? Kinda wish I hadn't. Same. What is it? Silas, the dog boy. That must be it. Careful. Ta muzyka w tle jest zarąbista. Jeszcze bardziej podkręca atmosferę. O, czyżby jego leże? Tak, spójrzcie, jaki on ogromny jest. Fucking Jesus Christ. Paskudny. What's wrong? What are you waiting for? Shoot, you stupid girl! Oczywiście, trzeba go zabić. Nie ma innego wyjścia. Bo on wszystkich was tutaj pozabija. Tak. Oczywiście, że tak. Strzał. Pięknie. Niestety. Nie było wyjścia. Niestety. Koniec klątwy. Let's just go before we have to see him like that in human form. It's too late for that. Jeszcze teraz ona. Reprymendę dostaniemy. I bet you think you have it all figured out. I bet you think you're fucking clever. I tried to help you. I tried to warn you. I even started to like you. Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz. No, not after this. I will not forget what you made them do to my Silas. I've been with you all night. And I'm not about to stop now just because the night's come to an end. No. Whenever you hear a noise in the dark, a whisper from the shadows, the breath on the back of your neck, that's gonna be me. I'll be there. Dobra, dobra, wiesz jak mówią, nie strasz, nie strasz. I'll never leave you. Zobaczymy. I co? To koniec? Udało nam się i wszyscy żyją? Oprócz prawie całej rodziny Hackettów? Słońce wschodzi, piękna muzyczka w tle. Moi drodzy, udało nam się. Cel osiągnięty. Dotrwaliśmy do świtu. Pięknie. No i co teraz? Żywy. Został na wyspie, no, czyli to było dobre. Bobby Hackett martwy. No cóż, jakbyśmy go nie dźgnęli nożem, to może by przeżył, ale... No, z Chrisem niestety nie dało się nic zrobić. Jej w ogóle nie żałuję. Bardzo dobrze, że nie żyje. Co za wredne babsko. Jediach, no cóż. Dusiła go dosłownie. Kaylee Hackett, no jej też jest bardzo szkoda, ale cóż, nie mieliśmy wyboru. Wpływu w sumie.
samotnie oczekuje na ratunek. Jezu, to jest idealne podsumowanie tej postaci. Nick się przemienił. Tak jest. Trochę za szybko te napisy lecą. Caitlin pięknie wykiwała Caleba. Dylan też żyje. A co z Calebem? No nie, zamarł tutaj. Myślałem, że przeżyje chociaż. No trudno. Travis też taka trochę tragiczna postać. No cóż, Silas wygląda jak wygląda. Niestety. Też tragiczna postać. No oczywiście, policja przyjechała na gotowe. Wszystko już załatwiłem. Typowo. No to co, moi drodzy? Kończymy sobie The Quarry. Udało nam się zrobić tak, żeby wszyscy przeżyli. Jestem z tego bardzo zadowolony. Proszę, jakieś dodatki jeszcze w tle. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za tę serię. Była to pierwsza seria, którą udało nam się ukończyć na moim kanale. No, Alan Wake trwa i trwa i nie wiem, kiedy go skończymy. I co? W miejsce The Quarry wydaje mi się, a jest to praktycznie pewne, że wejdzie Dead Space Remake, czyli zostajemy w klimatach horroru. Jak grałem w oryginalną wersję w 2009 albo 2010 roku, to udało mi się przejść tylko 3 czy 4 minuty i wyłączyłem grę, bo się bałem, tak? Także zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. No to cóż, dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia na kolejnych odcinkach z Alana oraz na nowej serii z Dead Space. Trzymajcie się wszyscy, hej hej!